Jeśli on powiedział, nie troszcie się, to on naprawdę o tym myślał. On tak wierzył, on tak rozumiał i on tak zamierzał dbać o ciebie. On mówi, nie troszcie się. I teraz nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy. Gdy dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć na dzień swego trafienia. I teraz niektórzy ludzie mylą to, że jak czytałem, nie troszcie się, to myślą, wiecie o czym, że a co to, pastorze, to co, nic nie muszę robić, mogę sobie siedzieć i ono samo będzie, jakby lodówka będzie mi się napomniała. Nie o tym jest tutaj mowa. Jezus powiedział, róbcie to, co od was, to co możecie, to na ile dacie sobie radę, róbcie to. I już, po prostu, a ja będę się proszę, czyli my pracujemy to, co możemy w dzisiejszych warunkach zrobić, robimy, ale całą troskę, czy poradzimy sobie, czy nam się uda, składamy Jezusa. To nie znaczy, tutaj Jezus nie powiedział, że po prostu leniuchujcie do końca, w 100% jakoś to będzie. Nie, nie troszcie się, to znaczy róbcie wszystko w pokoju. Jezus jest księciem pokoju. On dał nam pokój, byśmy my mieli, mieli spokojne, wyluzowane życie, robili to, co od nas zależy, a Bóg będzie nas pomagał i nas wspierał. O to chodziło Jezusowi w tym tekście. Amen. Więc nie tworzmy się o jutro. Nie musimy sobie projektować, czy jutro będzie lepiej, czy poradzę sobie. Nie chodzi teraz, chodzi o nie projektujcie sobie jutrzejszych porażek. Mózg ludzki łatwo wchodzi w pesymizm. Nie projektujcie porażki. Jezus powiedział, nie troszczę się o jutrzejszy dzień. Czyli pozbaw się stresu tego, czy poradzisz sobie. Jeśli jesteś wierzący w Jezusa Chrystusa, poradzisz sobie. Bo On obiecał, że zadba o to. Więc chodzi o pracę, jak zawsze. W tym momencie to, ile możesz zrobić, rób. Ale rób to bez strachu, bez zamartwiania się. Krok po kroku Bóg będzie ciebie zaopatrywał. Teraz fajny wam obrazek pokażę. Syn Boży po hebrajsku, Ben Jach, jeśli czytać to słowo po hebrajsku, to my zobaczymy tam bardzo ciekawe rzeczy w tym nazwie Syna Bożego Ben Jach. Ja wam pokażę obrazek, że jesteście tu, teraz jest fajnie. Dajcie jakieś połączenie pracy. Też mamy jakieś może długopis. Widać tutaj w kamerze. Macie taki fajny obrazek. W lewej ręce mamy, ci, którzy jesteście z daleka, dziękuję, którzy jesteście z daleka, możecie nawet podejść, popatrzeć. Więc na obrazku widzimy tak jakby obrazek Jezusa. W jednej ręce jest rzeź. W jednej ręce jest ryba, w drugiej ręce jest chleb. I teraz jest napis. W hebrajskim się czyta stąd, z lewa na prawo. I tutaj jest napisane Ben Jach. Z lewej strony Ben to jest syn, Jach, Jahwe, Bóg, więc Syn Boży. I teraz każda literka w alfabecie hebrajskim ma swoje znaczenie. Na przykład B ma znaczenie też dwa. A literka nun też oznacza rybę w takiej hebrajskiej symbolice. Tutaj wychodzi, że dwie ryby. Pamiętacie to rozmnożenie dwóch ryb i pięciu chlebów? Więc Ben, już samo słowo syn w sobie zna, ma znaczenie dwie ryby. I później słowo Jach, J, to jest literka, która między innymi oznacza otwartą rękę. I słowo hej, to jest słowo, które w hebrajskim oznacza łaskę, a też piątkę. Tak? Liczba 5 jest symbolem łaski, czyli otwarta ręka, która ma łaskę. I tutaj chleb, który został rozmnożony. Pamiętacie, ile Jezus, kiedy rozmnażał dwie rybki i pięć chlebów, ile zostało koszy? 12 koszy. Tego, co ludzie już nie mogli zjeść. Co to znaczy 12 koszy? 12 liczba zarządzania. Czyli w momencie, kiedy Bóg mówi w ten sposób, to co zostało, to co dzisiaj nie mogliście zjeść, ja wam w ten sposób pokazuję dla całego mojego narodu, wszystkich, którzy żyjecie,
jesteście ze mną, wierzycie we mnie. Ja zadbałem o jutrzejszy dzień już, 12 koszy. To znaczy, że cały Izrael, wszystkie 12 pokoleń będą mieli co jeść. Sama nazwa Ben-Jach, czyli Syn Boży, zawiera w sobie błogosławieństwo ekonomicznego zwycięstwa, że świat będzie się martwił. Możliwe, że będą jakieś kataklizmy, jeszcze katastrofy, waluta będzie słabła, coś tam jeszcze będzie tak lub inaczej, jeszcze nie wiemy, co przyniesie, ale w Jezusie jest pokój i zaopatrzenie dla wierzących. Amen. Chwała Jezusowi. Kolejny strach to jest właśnie strach spisu, że ktoś za naszymi plecami już wykombinował nam po prostu śmierć i wszystko, i my za chwilę wszyscy zginiemy, po prostu wszyscy. Tam ktoś wymyślił coś takiego, że wszyscy za was. Jak na początku tego kazania powiedziałem, że jeśli o tym się mówi głośno, to znaczy, że to nie jest spisek. Spisek jest gdzie indziej, gdzieś o czym nikt akurat nie mówi. Bo spiskowcy potrafią zrobić tak, żebyśmy my o tym nie wiedzieli tak naprawdę. Albo sprzedają informacje w jakiś taki sposób, żeby po prostu nas i tak wszystkich trzymać za durnów. I niestety Kościół się łapie na to. Uspokójcie się, czytajcie Pismo Święte i rozpatrujcie to, że Jezus jest odpowiedzią i ma odpowiedź i ma pokój dla nas wszystkich. Matusza 14:25 mówi tak. Jest tam historia, gdzie ja o tym mówiłem na początku okresu tego kwarantanny i to kazanie jedno z pierwszych kwarantannych kazań. Nawet zrobiliśmy na YouTubie kościelnym taką listę, jak ona się nazywa, lista kwarantanny czy jakoś tak. W każdym razie pewnie jest o tym kazanie, o tym jak Jezus przyszedł po morzu burzliwym i Matusza 14:25. Ten jest w momencie, kiedy Jezus przyszedł do uczniów, którzy ginęli już prawie na morzu i szedł po wodzie. 25 wers mówi tak, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Co to znaczy czwarta straża nocna? Dlaczego Biblia nieprzypadkowo pewne rzeczy opisuje jakoś wprost? Bo czwarta straża nocna Jezus przyszedł idąc po morzu. To jest symbol czegoś bardzo ważnego. A czemu? W Izraelu noc dzieliła się na cztery straże. I czwarta straż była ostatnia straż. To był moment przed świtem. I zazwyczaj przed świtem jest zawsze najciemniej. To jest głęboka, ciemna noc. Poza tym w tej nocy była burza podczas tej nocy. Więc oni byli w łódce. To nie był jakiś duży statek, to była łódka. Oni mogli zginąć podczas tej burzy, oni się bali. Oni martwili się, jest brak pokoju, ta atmosfera wokół powodowała prawdziwy niepokój, tak jak my dzisiaj siedzimy w tych internetach, bo co ty powiem, już cały Netflix obejrzałeś, książek już nie umiesz czytać, więc czytasz o spiskowych teoriach, bo to ciebie rajcuje i teraz my jesteśmy otoczeni tymi wszystkimi burzami, my sami sobie tę burzę fundujemy, zamartwiamy się tym. I to jest tak, jakby jesteśmy już w czwartej straży nocy. Może jeszcze nie, ale jeśli nawet wejdziemy, czyli jest najciemniej, jest burza, jest brak nadziei, jest totalna beznadzieja i nie wiemy, co robić. I nagle w tej beznadziei właśnie, w czwartej straży nocnej, Jezus idzie wbrew wszystkim burzom i falom, idzie po morzu, ratuje. Bo w momencie, kiedy on wsiadł do łodzi, to ta łódź natychmiast, jest napisane, przybiła do brzegu, czyli Jezus zrobił jakby cud biolokacji, że tak biolokację, że on przemieścił łódź z punktu A do punktu B bez żadnego wysiłku uczniów. Oni nawet nie umieli pomodlić się o to, nawet nie umieli wyobrazić, że można poprosić Jezusa, Panie Jezu, jak już jesteś w naszej łodzi, to zrób tak, żeby nasza łódź już była na brzegu. Oni nawet to nie poprosili, prawda? Bo oni nawet nie mogli wymyśleć, że można Jezusa o to poprosić. Tak samo my nawet nie będziemy umieli wymyśleć, o co Jezusa prosić, a zobaczymy w tym konkretnym dniu, Bóg nas przeniesie z punktu A do punktu B, nawet bez specjalnych naszych modlitw. Po prostu oni przyjęli Jezusa do łodzi, a łódź, a Jezus załatwił całą resztę. Halleluja! Mi się to podoba. Nie wiem jak wam. Fajnie, nie? To jest takie wziął
Już. Więc nieprzypadkowo jest ta czwarta straż. Teraz zobaczmy jeszcze Mateusza 7,24. Mateusza 7,24. Mówi tak. Każdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Więc mądrość jest taka, czym jest mądrość? Bożmy, pamiętajcie, Kościół, nasz Kościół, speaker, Grace Church nasz. Nasz Kościół w tym roku otrzymał od Boga prowadzenie. To jest rok mądrości. Bądźmy mądrzy. Mądrzy w tej sytuacji. Wszyscy głupio się zachowują, a my nie. My będziemy mądrze się zachowywać. Amen? Mądrze się zachowuj, mądrze. Ty Kornel, ty zawsze jesteś mądry. Sławek, ty też. Ty się zachowuj mądrze. Okej, okay. Kocham was, żartuję, Teletubisie. Dobrze, spokojnie. Spokojnie, Teletubisie, nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze. Więc, wiecie, Teletubisie to są imieny telewizorów. Też wszyscy z telewizorkami teraz są. Więc teraz, to nam wszystko dobrze widać? Tak. Okej. Okay. I teraz mądrość polega na tym, że my powinniśmy słuchać słów Jezusa. Jezus mówił to, zazwyczaj co usłyszał, nieraz ludzie mówią, a teraz trzeba słuchać i być wykonawcą, bo nic nie będzie. I wiemy teraz, a jak wygląda? Czyż w domu nie możesz wyjść, a jak wyjdziesz, mandat dostaniesz na przykład i tak dalej, to jak wykonywać jakiekolwiek słowo Jezusa? Natomiast tutaj chodziło o co innego. Jezus, który przyszedł do ludzi, którzy jeszcze żyli pod starym przymierzem, oni nie wiedzieli, jak sobie radzić z tym życiem. Jezus powiedział, wierzcie we mnie. Wykonywanie słowa Jezusa to jest uwierzenie, że Jezus jest odpowiedzią i to jest mądrość. Czyli skałą jest Jezus. Kiedy ja jestem w Jezusie, jestem na skale i cokolwiek się złego dzieje, ja sobie poradzę z tym. I ty sobie poradzisz. Po prostu wpatrywanie się w Jezusa, słuchanie, poznawanie Go, słuchanie o Nim, napełnianie się wiedzą o Nim daje rozwiązanie każdej sytuacji i prowadzi nas do zwycięstwa. Halleluja. Amen. I teraz dwie ostatnie rzeczy, już tak krócej powiem, więc powoli kończymy. Jest kolejny strach, już wymieniłem trzy. Ten ostatni, że tracimy pokój poprzez czytanie różnych teorii. W Jezusie jest pokój, Jezus jest księciem pokoju. Kolejny strach społeczny. Wierzący myślą, stracimy relacje, stracimy kościoły. Wszyscy staniemy się jaskiniowcami siedzącymi w naszych jaskiniach. Jak już rząd nam pozwoli wyjść, my wszyscy po prostu będziemy jak te dzikusy. Do kościoła nie będziemy chcieli iść, nic nie będziemy, kawiarnie będą puste, wszyscy będą w lasach siedzieć. Już my zauważyliśmy, że rano poszliśmy na spacer, patrzymy, a w lesie nastolatki siedzą. Wcześniej nastolatków gdzie się spotka? W Starbucksie, a teraz w lesie. Może rzeczywiście już zdziczeli, ale wątpię, że ta dzikość pójdzie aż tak daleko, jak tylko otworzą Starbucksy, znów będą pełne. Więc, kochani, a propos kościoła, niepokój, że w jaskiniach naszych YouTube'owy kościół tylko zostanie, kościół online. Nie, w momencie, kiedy wszystko się otworzy, my nie będziemy nadawać online i w ten sposób was musimy przyjść do kościoła. To takie żarcie. Natomiast Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że zbudujemy Kościół i bramy piekielne nie pokonamy Kościoła. Kościół się ostoi, Kościół wzrośnie, Kościół się umocni. Jak tylko my sobie pomyśleliśmy z żoną, że jak tylko otworzą jakby wszystko i można będzie spokojnie przyjść, pierwszego nabożeństwa, kiedy wszyscy będziemy mogli tutaj na żywo się spotkać na dużej sali, później potem zrobimy imprezę. Będzie jedzenie, będą torty, no może już macie dość. Już. Ktoś powiedział, że wiecie, kto przetrwa tę kwarantannę, kto zwycięży w tym... Kto wyjdzie cały. Kto wyjdzie cały z tej kwarantanny, z tego wirusu. Ja to jest tort. Ten, który nie będzie mógł przejść przez drzwi. No, ten wyjdzie cały, co się w drzwi zmieści.
Ten słyszy gwizdy. Okej, okay. W każdym razie dusza. Pomyliło mi się coś, okej? Okay. W każdym razie jakoś tak. Nie obrzewaj się. Tak, myślę, mówię. Widzę, że siedzisz tam z popcornem. To nie jest multikino, że z popcornem na małżeństwo oglądasz. To jest piwo, aha, no właśnie. Pasy ten popcorn. I teraz, więc gdzie my jesteśmy? Mądrość, słuchanie Jezusa, czyli wiara w Jezusa Chrystusa i ta mądrość nam da zwycięstwo, więc wszystko będzie dobrze. Drodzy, jest kiniowcy moi. I ostatni strach, który może męczyć wierzących, przede wszystkim wierzących, mówią, to jest to, że mówią, ok, to wszystko dobrze, możliwe, że tak jest, tak jak pastor mówisz, ale mówi, ja jestem taki beznadziejny. Jestem taki po prostu do niczego, do D, jestem zerem. Może dla kogoś to zadziała, wszystko co ty mówisz, a dla mnie nie. I ludzie też możecie mieć w sobie takie myśli. Ja powiem tak, to jest totalna bzdura, jeśli takie myśli masz, bo Jezus powiedział, że przyszedłem do chorych, przyszedłem do słabych. Im bardziej się czujesz słaby, upodlony, chory w czymkolwiek, w głowie, w myślach, w czymkolwiek, nie radzisz sobie, myślisz, nie radzę sobie. Coś przed lustrem mówisz, to jest gościu, którego nienawidzę najbardziej. Jakie brzydkie. To jak takiego Bóg może kochać? I tak sobie jakby cały czas do siebie tak gadasz, takie głupoty. To pamiętaj, Jezus powiedział, przyszedłem do tych, którzy źle się mają. Więc jeśli ty stoisz przed lustrem, mówisz, ha, poradzę sobie, a mam zapasy, jestem tutaj zapaśnikiem numer jeden, poradzę sobie, to właśnie w ten sposób ryzykujesz, że będziesz zdany na swoje własne wysiłki, będziesz musiał walczyć, żeby poradzić sobie. A ten, który stoi przed lustrem, mówi, bez nadzieja, jestem po prostu bez nadziei, jestem tutaj. To Bóg do takich przychodzi, podnosi masę. Bo przyszedł do słabych. Tak, będziemy mówić. Do słabych przyszedł. Przyszedł do upodlonych, przyszedł do tych, którzy mówią, nie radzę sobie, nie poradzę sobie. I zawsze w takich sytuacjach bywa tak, że na przykład ja nieraz miałem takie, ja też jestem człowiekiem zwykłym, nieraz patrzę na swoje. No tak, patrzę na swoje jakieś, coś muszę zrobić i boję się, normalnie się boję, więc czy poradzę sobie. Później bywa tak, kiedy boję się jakiejś sytuacji, czy poradzę sobie, zawsze wtedy wychodzi na lepiej. A bywa odwrotnie, że idę taki, napompowany przykład, nie wiem, wyszedłem z siłowni, no kiedyś to było w zeszłym wieku. Szedłem w siłownię mocny, zaraz poradzę sobie z tym i z tamtym. Idę i nagle wszystko po prostu totalne, po prostu porażka, tylko że hej. Więc tak jak na wolę, nauczyłem się znać to z autopsji. W momencie, kiedy czuję się źle i myślę, nie poradzę sobie, ale po prostu Jezu, może ratuj mnie, i ratuję. I tak to działa. W tym tygodniu byłem, taką historyjkę opowiem. Parę lat temu nasz kościół został okradziony, nie dużo ukradł, bo jeden własny telewizor, ale bardzo ważny telewizor, bo ten telewizor był w pokoju, gdzie na podczas nabożeństwa wychodziły matki z małymi dziećmi, które krzyczały. I te dzieci to są nie w tej sali, bo w innym mieście jest duże. Tak. I matki z małymi dziećmi mogły oglądać, jakby kaplica była tu za ścianą, ale w dużym, fajnym, własnym telewizorze. Było to nabożeństwo, było słychać kazanie, uwielbienie, po prostu wszystko mogło, a kiedy dziecko się uspokoiło, mogło natychmiast wejść do sali, pobyć na sali. Czyli bardzo, bardzo ważna rzecz. Więc sam telewizor był ważny, co jakby co on stwarzał, co możliwości. I ten gość, jeden z członków, taki gość, który przychodzi, po prostu postanowił sobie ukraść ten telewizor. On był na tyle niestety głupi ten człowiek, bo
Wtedy nasz kościół miał salę tuż obok tego prokuratury apelacyjnej. Rozumiecie? I to jest miejsce, w które się wchodziło, tam strażak był, jakiś strażak tego... Strażnik, który pilnował, to wchodzi, kamery były. Więc kamery nagrały tego gościa, koncentrującego idzie do prokuratury. Więc wtedy administratorem kościoła była taka dziewczyna, która zawsze panikowała. No cokolwiek się działo, to zawsze, pastorze, ratunku! Cokolwiek się działo, po prostu taką panikę robiła, nie wiem, piłka na przykład w pokoju dla dzieci było, że dzieci małe, dzieci bawiły się troszkę na różnicę sobie w pokoju dla dzieci, piłka pękła. No to stary, co się stało, co nie znałem. Już serce, palpitacja. Co się stało? Piłka. Ja cię zabiję zaraz. Nie sprowadzę. Więc tego dnia ona też zadzwoniła, że co się stało. Ja wskoczyłem do samochodu, pędziłem po prostu. Do tego kościoła po prostu coś ukradł, że włamanie. Pierwsze to trzeba pobiegłem do sprzętu. Tak? Klawisze za 14 tysięcy, gitary, to wszystko, nie? Te wszystkie rzeczy, to wszystko po prostu, to naprawdę było drogie. Nic było nietknięte. To też kolejna głupota tego pana złodzieja, że wziął jakieś rzeczy. Nie wiem. Okazuje się, że on sprzedał za 400 zł ten telewizor. W każdym razie wróciłem, patrzę. No to telewizor z nim zniknął. Ucieszyłem się, że tak się stało. I wiecie, co się tam było? Ta pani, nasz administrator, wezwała policję, była policja, ja musiałam coś tam zeznawać. Po prostu spędziłem tyle czasu na tym i co. I teraz jest sąd. Ja w piątek byłem na sądzie, tego złodzieja złapano. I był sąd, jakby. Ja musiałam na tym sądzie zeznawać, więc trochę się bałem, bo wiecie, to jest takie śmieszne, że ten już był raz na tym sądzie tam rok temu, ale tego złodzieja jeszcze nie złapano, więc dopiero go teraz złapano, więc policjant go w kajdankę przeprowadził. On ze mną się miło przywitał. W ogóle ten złodziej jest oryginalny, bo kiedyś u nas osobiście z naszego pracował na budowie naszego domu i tam się też nawrócił przy okazji. Jako budowę domu po prostu koszą. To jest człowiek, z którym mieliśmy tyle różnych przygód. I teraz on jest w sądzie. My mu wybaczyliśmy, błogosławiliśmy, jako wiecie, no jako wierzący wybaczyliśmy, mówię, chodź do kościoła, nawracaj się, po prostu żyj z Bogiem. Więc on sobie radził przez kolejne, powiedzmy, 7 lat, a później mu telewizor się spodobał. Boże, jaki jesteś głupi. I śmieszny, nie? Siedzi prokurator, siedzi adwokat z tym złodziejem, sędzia strasznie jakiś był zły. Przednim razem na mnie nakrzyczał, ja się czułem, bo jakby złodziej. Po co na mnie krzyczał? Więc ten sędzia na mnie coś do mnie zaczął mówić, a później zadawał pytania, a później adwokat zaczął mnie tak do muru. Tak, a czy te drzwi były naprawdę zepsute? Nie pamiętam, gdy mnie w ogóle nie interesowało, te drzwi ci były zepsute. Nie interesowało, że jakby drogi sprzęt został ukradziony. A czy te drzwi? I wtedy prokurator. Sprzeciw! Czułem się jak w kinach amerykańskich. Sprzeciw! To jest naprowadzenie świadka na właściwą lub niewłaściwą odpowiedź. 400 zł na takiej. Jest sędzia, prokurator, adwokat, pani co pisała na tej laptopie, ale tak zasuwała, jakby każdy na górę. Pisała jak ten. I ja. Ja nie tam zadałem pytania. Ja jeszcze myślałem, że sobie poradzę, a tam jak już znalazłem się na sali, to czułem się tak bardzo dziwnie w kinie i w ogóle sobie nie radziłem. W pewnym tylko momencie powiedziałam, że ta adwokatka strasznie chciała pokazać siebie, że jest taką hej do przodu, taki najlepszy adwokat, jakby obrońca cierpiących. Próbowała mnie tam do czegoś zmusić, ostatecznie jak spytali, no dobrze, czy pan zgłasza, jak to się nazywa, prześladowanie, nie,
ściganie. Wniosek o ściganie. Tak, wniosek o ściganie, jakieś takie pytania prowadzące zadali. Powiedziałem, nie chcę mi się. Wiedziałem, nikogo nie naprawiło, nikogo nie nawróciło, nikogo nie chcę go ścigać. Po prostu chcę się ścigać. No i być tak powiedziałam, co mogę i że może podnieść. I sobie W każdym razie, kiedy człowiek czuje nieraz hej do przodu, to po prostu potrafi nawalić i zrobić głupoty. A nieraz było tak, że czuję się bardzo słaby, idzie do czegoś. Ja tam jakby nie szedłem z wiarą w Jezusa. Panie Jezu, obie się na tej sali i przemów do nich. To nie był to cel tak, tego wszystkiego. Mam nadzieję, że moja postawa, że nie byłem taki krwiożerczy, że tak, zaraz wypiję krew z tego złodzieja, żeby nam to wszystko wrócił. Nie, byłem łaskawy, tak jak Jezus. Jezus powiedział, Jezus przyniósł łaskę, to ja też daję łaskę. Tak? Ja powiedziałem, znów ogłosiłem wobec złodzieja, że tak, on mu daje łaskę, ja nie chcę, żeby on trzeba siedzieć. Ja po prostu niech się nawróci, niech żyje z Bogiem. I możliwe, że taka moja postawa pomoże takiemu złodziejowi być właśnie lepszy w pewnym momencie. Po prostu się nawrócić, żyć z Bogiem. Amen. Aleluja. No co, tyle tu pisze? Zrozumieliście, że nie ma czego się bać? Nie, no wszyscy widzę po minach. Widzę po waszych minach tych. Winki, uważaj. Żart, to był żart, wszystko żartuję. Ja chcę po prostu powiedzieć wam, że Bóg wszystko ma pod kontrolą. Jezus wszystko trzyma w swoim ręku i my zwyciężymy. Cokolwiek by się nie działo później, jakikolwiek straszny spiskowiec nie wymyślił nam po prostu porażki globalnej, Kościół jest trzecią siłą na ziemi. Bo istnieją rządy, królestwa, takie ziemskie, istnieje królestwo demoniczne, szatańskie, a Kościół prezentuje Królestwo Boże. My jesteśmy Królestwem Bożym i my pewne rzeczy będziemy oglądać z boku. Będziemy widzieć, jak pewne rzeczy zmieniają się. A nam może być, w świecie może być gorzej, ale Kościół wyjdzie zwycięsko. Suchą stopą przejdziemy przez Morze Czerwone, a cały wróg zginie. A my się ostoimy. Amen. Amen. Ale pomodlę się o was, zaśpiewamy piosenkę na końcu. Pierwsze zwycięstwo. Chodźcie, zaśpiewajcie coś, poprowadźcie nas w uwielbieniu. Duchu Święty, dziękujemy Ci za Twoje podniesienie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas prowadzisz, błogosławisz, umacniasz, podnosisz. Ja proszę teraz, niech Twoja miłość dotknie każdego, kto słucha, kto przyjmuje to słowo, które trwa w tym słowie. Niech Twoje namaszczenie teraz ułamie wszelki strach. Ja rozkazuję, by ten strach teraz był złamany nad Twoim życiem w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech wszelki strach idzie precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, ja proszę napełnij pokojem. Każdy, kto słyszy, każdy, kto się modli, niech Twój pokój przenika nas. Niech Twój pokój napełnia każde serce.